ktoś pamięta, na czym żeśmy skończyli i co powinniśmy robić? Cześć, Zygmunt. Ale była jazda z tym SMS-em z życzeniami, nie? Do Eru. Powiem ci, że do dzisiaj nie wiemy, kto to był. Siemanko, siemanko, siemanko. Ja już nie pamiętam, co myśmy mieli zrobić. Co my tu mamy? Jak to w ogóle było? Tabulatorem. Klucz grabarza. Tutaj, kasnodzieja. Tu jakieś szyby. Książki, aha, to w skrzynce. A ja wiem, co miałam zrobić. My musimy jakoś olej dla tego osła znaleźć. Dobra, tu sobie to zgarniemy. Cześć Howard, cześć Greg. Witam was serdecznie. Jak ja mam tu ten olej dla niego? Olej do kół. Skąd ja go mam wziąć? Czemu tu nie ma żadnych odpowiedzi? Halko, odejdź. Czekajcie, to nie tu. Pod, czy to było? Pod te? Postacie. Weź z katakum pamiętnik dawnego grabarza. Zdobądź butelkę wina dla Mietka. Przynieś 20 sztuk drewna opałowego, 10 ulotek. Na następne palenie zdobądź pozwolenie na otwarcie zachodniej części cmentarza. 30. Wdzięczka. 4 srebrne filety z ryby. Pieczęć i sprzedaj mięsa. Przynieś 5 garnków z miodem. Wymień butelkę wina na opowieść. Masakra. Cześć, Rosanowa. No właśnie, odpisałam ci, Olsonowa. Także nie wiem, czy przeczytałaś już, ale odpisałam. Szymonowi na SMS, jak mu życzenia wysłał. Okej. Okay. Cześć, Queen Moonlight. Słuchajcie, bo próbujemy ogarnąć, co tu zrobić. Ale ja tak bardzo nie umiem. Ja już nie gram w Apexa. Zdenerwował mnie. Co myśmy tu mieli? Tu jest jakiś stół, kostnica? Nie. Myśmy coś mieli zrobić. No to są te części były potrzebne. Może w kościele na coś? Grządki kwiatowe nie bardzo. A widzicie, tutaj drewniany ołtarz, świeczniki, a bo ja chyba świeczniki chciałam zrobić, dobra, to ma sens, ale my tu mamy, mamy jeden świecznik, okej. To już nie wiem, o co chodziło. Ferno chyba nie bardzo. Znaczy, musimy tu w ogóle do Inkwizytora iść, on nam tu będzie jakieś dziwne czary odprawiał. Także coś w ten deseń jest, ale... Aha, dobra. Iść zrobić te świeczniki, a potem możemy jeszcze spróbować zobaczyć, czy nam tam coś urosło z żarcia. Chcącego nic trudnego. Tak, idealnie nic. Ostatnio oglądałam Kat Von D, w ogóle nie wiem, czy ją śledzicie, czy w ogóle ją znacie. Wstawiła na Instagrama zdjęcie z rodzinnego, znaczy dnia z rodziną na cmentarzu. Dobra,
Tu możemy sobie postawić. I tu. Dobrze mówię? Czy my możemy, czekajcie, czy my możemy sobie dalej zrobić ścienny świecznik? Gdzie się robi ścienny świecznik? Nie da się ściennego. Czy mogę zrobić stojące? A, może tu się da ścienny zrobić, czekajcie. Nie to? To? Nie? Czy my tu postawimy świeczniki, czy postawimy tu jakieś ołtarzyki? Może tu postawmy. Jeszcze by się przydały 3 w takim razie. Ale już mamy jakoś 10. Cześć Katarzynka, witam cię serdecznie. Aiden! Randka na cmentarzu, no. Dla mnie też kozak. To szczerze, na przykład w Holandii był przepiękny cmentarz. Czekajcie, sprawdźmy, czy nam tu wyrosło przy okazji. Myśmy tu w ogóle coś posadzili? Nic nie posadziliśmy. Albo nie mamy co zasadzić. No! Jak to tak? Ja tu mogę zrobić jeszcze te części? Mogę. Zróbmy to od razu, bo ja potem zapomnę, wiecie jak to jest, że 15 rzeczy naraz próbuję zrobić. Zróbmy jeszcze to. I spróbujmy to wino dostać, jeszcze nie wiem skąd. Live po holendersku? Po niderlandzku. Das ist kein Problem. Marcelo Nuri, alles behalten, was soll ich sagen? Of nicht? Alles nicht. Das ist bei dir Unsinn. Mar Alina, für einen Moment. Welcher Tag ist von da? Jesteście zabawni. Dobra. A mamy chlebki, dobra. Tu mamy jakąś rutynową modlitwę. Byśmy się mogli użyć. Chodźmy tu. My w ogóle, aha. Mamy super dużo rzeczy, których nie kupimy, bo nie mamy pieniądzów. Też nie, skąd ja mogę wziąć olej? Czy ktoś może mi powiedzieć, skąd ja mogę wziąć olej do tej gry? Cześć, Nyktynastia, witam cię. Viplos, dzięki za followka. Arek Pen, siemaneczko. Słuchajcie, potrzebuję oleju. I potrzebuję pomocy w jego zdobyciu, bo ja totalnie nie wiem, skąd go wziąć. Cześć, Holem. Siemanko. W Cooking Simulator. Cześć, Moteczka. Ojej, dzięki za rajda. No nie, nie wierzę po prostu. Siemanko, czapełki. Błocia, zaszokowałaś mnie. Halo, halo. Patrzcie, mogę to zebrać? Nie mogę zebrać? Mogę zebrać? Czemu nie mogę zebrać? O, mogę zebrać. Dom owocki. Mogę ukraść komuś krzaki. Okraść krzaki w sumie.
Tego się nie da. Z tym jest coś nie halko. Witajcie, witajcie. Wszyscy serdecznie. A czy ja marchewki też tu mogę ukraść? Jak z krzaków mogę ukraść? Nie, chyba nie bardzo. Skąd ja mam wziąć olej? Tu jest kret na przykład. O, jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Strach mam wróble. A ta pani to kto? Halo? Cześć, cześć, cześć. Dobra. Czekajcie, mowa. My jesteśmy tu. A co tu jest z tyłu? A tu jest mleko, tak? Farma zboża. Może tu na dół? Czekajcie, chodźmy tu zobaczyć jeszcze. Skąd u ciebie pomysł na niderlandzki? W ogóle czy miałeś jakąś inspirację, motywację? Aiden, ale... Tak, dziś tylko ta gra, dopiero zaczęłam live'a. To znaczy pytasz się, skąd się nauczyłam i czemu się go nauczyłam? Bo miałam zamiar mieszkać w Holandii i nie wracać do Polski, więc nie chciałam, żeby ktokolwiek musiał ze mną załatwiać jakiekolwiek rzeczy. I chodzić na przykład, nie wiem, do lekarza, czy do banku, czy do urzędu. Nie wyobrażam sobie mieszkać w jakimś kraju i nie znać języku. To jest Graveyard Keeper. Jesteśmy zarządcą cmentarza teoretycznie. Potrzebny mi jest olej do naoliwienia kółek w wózku osła, który przywozi nam zwłoki i za cholerę nie potrafię go znaleźć. Znaczy nawet nie wiem w ogóle, gdzie go szukać, od tego trzeba zacząć. Mamy jakiś miodek. Pani z pasieki. Masz pan coś poza miodem? No nie masz pan nic. Czemu pomysł na Niderlandy? Byłam zakochana i pojechałam z moim ówczesnym partnerem do Holandii. I ile ludzi mieszka dłużej bez języka? No dokładnie, Holand. Zgadzam się z tą bardzo, że to jest przerażające. Mam znajomych, którzy nadal... Tak, pamiętasz? Zepsuty, przykro mi. Okej, czekajcie, może będzie nowe zadanie? Jeśli musisz coś zmielić, udaj się lepiej do miasta. Wielka szkoda, ale nie mam nic do zmielenia. Też grabarzu mi się. Okej, okay, trochę zapasów, które mogą ci się przydać. Nie chcę mąki. Wracając do tematu, nadal są ludzie, którzy nadal tam mieszkają i do dzisiaj nie znają języka i to jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Bardzo ciekawa posada. Dokładnie, Moriarty. Witam cię serdecznie, tak swoją drogą. Nie. U nas było dokładnie tak samo, nie? Że potem się dzwonili do nas, żeby coś załatwić. Na przykład miałam dziewczynę, miałam koleżankę, która była w ciąży, nie? No i potem załatwić cokolwiek, wiecie, z tym związanego, no to było, a zadzwonisz, a pójdziesz, a zapytasz. O, cześć, Aleksander. Dziękuję ci bardzo za cheerka. I życzę ci dobrej nocy, skoro już uciekasz. Holen, ale belgijski jest zupełnie inny. Macie zupełnie inny akcent. Jest flamandzki. Także to też... Znaczy to jest holenderski, jak najbardziej. Dogadujemy się. Natomiast to jest inny język. Inny akcent. Dida z prawej strony mapy. A masz jakąś sympatię do innych krajów, czy to nie skrawi ci serce? Aiden, ja na przykład bardzo chciałam wrócić do Stanów. Byłam jako dziecko, chciałam pojechać jeszcze raz zobaczyć, czy wszystko jest takie, jak
Jak pamiętam. No, Greg, dokładnie. To w Holandii z Turkami tak jest. I z Marokańcami. Nieźle, Holand. Z prawej strony. Ferno, już uciekasz? Powiedzcie mi, gdzie z prawej strony? Tu o gościa, czy gdzie może być napisane, który to jest? Cygański baron. Czy nie ma? Dobrze, wróć. Z czym jest inaczej Olsonowa? Raven, dziękuję, że pytasz, bardzo dobrze. Lina, dziękuję Ci bardzo za odwiedzinki i do zobaczenia znowu. Zapraszam serdecznie, ponownie. Gdzie ten gościu od sprzedawania? Dajcie znać. W ogóle mam w pracy teraz dziewczynę, która w Holandii się wychowała, no to powiem Wam, że akcent jest kosmosnie. Niższy pachołek, to nie jest domek, tylko niższy pachołek, okej. Okay. Ale że to się różni. Czy drogie kwatery na cmentarzu? Dla Ciebie będzie upust. Tak, dogadać jak najbardziej. Pachołek, to znaczy, że to? Nie, to są chyba mury w ogóle. Idźmy tam z powrotem. Okej. To. Aiden, a jakich języków się uczysz? Ja na przykład angielski szlifuję w pracy, nie? To mi dużo daje. Swego czasu nie używałam angielskiego przez parę lat, tak naprawdę. Znaczy, jak przyjechałam do Polski i poszłam do pracy, to się okazało, że potrzebuję angielskiego, a nie używałam go praktycznie 10 lat. Jest i dig. 5 garnków z miodem muszę przynieść. Jest olej. Olej z nasion. Obojętnie który? Czemu on się różni? A to jest ilość chyba. Mamy olej! Mamy olej! Jesteśmy uratowani. Możesz się tepnąć do domu? Kochany dom. Weźmy sobie to, co nam się tu zrobiło z żelaza. Witaj, szpilki, rolki, patrolki. To jest mieszany język. No, mam olej. Doskonale, wreszcie odpocznę od tego skrzypienia i będę w stanie rozwijać swoje teorie, jak i sposób walki o sprawiedliwą społeczność. No, nam że stoją po mojej stronie. Rewelacja, dostaliśmy zwłoki. Chodźmy zatem je od razu przygrzebać. To jak po sylwku. Nie, co ty? Spokojnie, spokojnie. Sylwester żeśmy mieli z kuzynem Damiana. Było bardzo fajnie. W sensie, ja się bardzo dobrze bawiłam, bo był... graliśmy w planszówki, o. Troszeczkę żeśmy tam, wiecie, zaszaleli, ale poza tym graliśmy w planszówki. Francuski, angielski, no, Holendo, słuszna uwaga.
Tak, i to właśnie to jest na przykład problem wam u mnie w pracy, ponieważ my obsługujemy po holendersku. I o ile nie ma większego, to jest inaczej. Trzeba zacząć od tego, że na przykład część ludzi u mnie w pracy to są ludzie, którzy nigdy nie byli w Holandii ani w Belgii. Pamiętam, co się działo. No cóż, to miałaś dobrą zabawę. To by nigdy nie byli za granicą i studiowali ten język. I jak się studiuje niderlandzki, to widzę, że mają problem ze zrozumieniem Belgów, nie? Bo to jest jednak zupełnie inny, naprawdę zupełnie inny akcent. Natomiast druga sprawa jest taka, że że uciekło mi, co chciałam wam powiedzieć. Proszę. Patrzcie, rok 2020 i ja mam sklerozenie. Akcent Belgów. No, jest inny, jest zupełnie inny. Sobie to wszystko ekstrahuję póki co. O, błąd chirurgiczny nam się wkradł. Nie wiem, jaka miała być puenta. Co wam chciałam powiedzieć? Aha, już wiem, dobra, już wiem. Ja na przykład nigdy nie chciałam się uczyć niemieckiego. Hiszpański. Dobra, prawda jest taka, że... Boże Święty. Że no, my obsługując w języku holenderskim dostajemy czasami też telefony od ludzi, którzy się machną, nie? Albo nie przemyślą jednej rzeczy, że my nie znamy francuskiego nawet z pisowni. I efekt jest taki... Czy to jest? Nie, to jest chłopak. Efekt jest taki, że na przykład musimy komuś naprawić kompa. I włączysz się z userem, no wszystko jest w porządku, starasz się zrobić to w twojej mocy, ale wszystkie teksty są po francusku, nie? No i sorry, winę tu, ale ja, no święty, czy to Einsteinem nie jestem, francuskiego nie znam od urodzenia, ani nawet z nauki, no i tu się zaczynają pojawiać problemy, prawda? Natomiast to jest taka zabawna sytuacja, bo zawsze te użytkownicy nam muszą tłumaczyć, co tam jest napisane. Plus do tego, że zdarza się właśnie, że zadzwonią ludzie, którzy mówią tylko po francusku. No i teraz jest taka sytuacja, że dostaliśmy nowy projekt, nowy sklep wspieramy. I my wspieramy tylko część holenderską. Ale są te same sklepy w Belgii i już się okazało, że są tak zadowoleni z naszego wsparcia, że ma ta belgijska część przejść również do nas. I będą musieli otworzyć nowy zespół, bo no niestety nasz francuski zespół już jest pełny i mają roboty w bród. I dla Belgów my nie będziemy w stanie ich obsłużyć, bo ta część Belgii mówi tylko po francusku. Także to jest kosmos, jak czasami można się zaplątać w jednym kraju, tylko w jednym kraju różne języki. Jak dostajesz zwłoki, to najpierw wyciągnij tylko krew i tłuszcz, bo to nie odejmuje ci czaszek i masz więcej białek. Im więcej białek, tym lepsze zwłoki zakopiesz. Krzysztof, dzięki ci bardzo za podpowiedź. Ja wyciągam mięso, bo chciałabym mieć kasę z tego i skórę na książki. Póki co. Ale dziękuję ci bardzo za podpowiedź. A to Holend, to tego nie wiem. Tego niestety nie wiem. Dobra, ja bym tak chciała to odłożyć. Czekajcie, może byśmy to na dole zostawili. I zobaczyli, jakie mamy kolejne zadanie, tak swoją drogą. Czy ja tu w ogóle mam jakąś skrzynkę? Nie. Metal, dobra. Metal możemy tu zostawić. Te rzeczy. Ktoś pamięta?
tu? Nie? Czy nie wiem, co ja z nimi robię? A tu jest żmij. A co chciał żmij od nas? Pamiętacie? A, to jest ten. Bo my mamy przecież inny klucz. Dobra, my mamy inny klucz, żeśmy dostali. Musimy dostać złoty. Cześć, widzioks! Ja miałam ze rzeczy zostawione z tego. Jestem normalnie gapa totalna. Tu musiałyby gdzieś być, chyba że ja je zostawiam w kościele. Czerpany psychicznie, czemuż to? Tu zostawiam te rzeczory. Dobra, jest mięso. I tu jest nasza wiara. I tu jest też ten stół do badania. Instrukcje do klucza. Klucze grymarza wraz z tą instrukcją przy stole badawczym. No i co? Skąd miałam wziąć instrukcję do klucza? Dobra, sprawdźmy, jakie mamy zadania do zrobienia. Butelkę wina, dobra. Drewno opałowego, 10 ulotek. To moglibyśmy zrobić. Wejść z kataku pamiętnik dawnego grobarza. Do trawy się nie dostanie, ona jest po lewej stronie. Gigantyczny kurczak. Butelkę wina. Idźmy. Skąd ja mogę wziąć idźmy? Pieczęć i sprzedaj mięso. I z tą pieczęcią. Wiecie w ogóle skąd ją zgarnąć? Tak swoją, też swoją drogą. Ten chce 5 garnków z miodem. Ja spróbuję zrobić ulotki. Nie pamiętam, gdzie się te ulotki robiło. Ale wiem, żeśmy je odblokowywali i to chyba było w teologii, mi się wydaje. Wykonaj przybiórko. Prasa drukarska. Prasa drukarska 2. Przybiórko. Czy to jest biurko? Nie, to jest warsztat kościelny. To jest stół badawczy. Dobra, czyli to nie tu budujemy. Gdzie był hiszpański orzecki? No cóż. Tu też nie ma. O, może byśmy sobie konfesjonał zbudowali. Czyli będą deski, złożone części. Ile tych złożonych części? Z żelaza. Czekajcie, 4 i 12 desek. Dobra. Pewnie i tak zapomnę, ale nieważne. Czekam na wasze podpowiedzi. Norweski jest kozak. Sama bym się chętnie nauczyła, naprawdę. Tu jest biurko? Nie, to jest stary cmentarz. Dobra, zróbmy to.
Zróbmy jeszcze jedno. Polski berecik. Ale Greg, ty mówisz po grecku? Super, też mi się podobało. Byliśmy w Grecji. Budować pod kościołem, blokować w drzewku. To czekajcie. Dobra. To będzie pewnie gdzieś tu. Ale patrzcie, mamy projekt biurko. A on jest nieodblokowany. 5 niebieskich. A skąd się niebieskie?